Christopher Habnagy. Socjotechnika. Sztuka zdobywania władzy nad umysłami. Wydanie drugie. Wydawnictwo OnePress. Czyta Stanisław Biczysko. Rozdział pierwszy. Rzut oka na nowy świat zawodowej socjotechniki. Sądzę, że Twoim sukcesem jest bezpieczeństwo, a kluczem do sukcesu jest wyrobione podniebienie. Gordon Ramsey. Wciąż doskonale pamiętam, jak siedziałem przed ekranem komputera, rozpoczynając pisanie pierwszego akapitu książki Socjotechnika Sztuka zdobywania władzy nad umysłami. Było to w 2010 roku. Kusi mnie, aby powiedzieć, że w tamtych czasach pisaliśmy teksty na maszynach do pisania, a do redakcji i z powrotem mieliśmy pod górę, ale nie chcę popadać w nadmierny dramatyzm. Były to jednak czasy, kiedy wpisanie w wyszukiwarkę terminu Socjotechnika pozwalało znaleźć co najwyżej kilka stron na temat legendarnego Kevina Mitnika lub wskazówki na temat otrzymania darmowego burgera bądź zwiększenia swoich szans na umówienie się z dziewczyną. Minęło zaledwie osiem lat, a socjotechnika bądź inaczej inżynieria społeczna stała się powszechnym tematem rozmów. W ciągu ostatnich trzech lub czterech lat widziałem jej rozmaite zastosowania w dziedzinie bezpieczeństwa, administracji, Edukacji, psychologii, wojskowości i wielu innych. Co przyczyniło się do tej zmiany? Jeden z moich kolegów utrzymuje, że to moja wina. Możliwe, że chciał mnie obrazić, choć ja odebrałem to jako komplement, mimo że wcale nie czuję się jedynym twórcą socjotechniki. Moim zdaniem jej popularność wynika nie z faktu, że jest to najłatwiejszy sposób ataku, gdyż tak było i 7 lat temu, lecz dlatego, iż tego rodzaju atak zapewnia najwyższe zyski dla osób go podejmujących. Koszty ataku socjotechnicznego są bardzo niskie, ryzyko jest jeszcze mniejsze, zaś możliwe do osiągnięcia korzyści są ogromne. Mój zespół regularnie zbiera informacje o takich atakach i przeszukuje sieć w poszukiwaniu statystyk. Z przekonaniem mogę powiedzieć, że 80% wykrytych w roku 2017 naruszeń bezpieczeństwa zawierało komponent socjotechniki. Według publikowanych przez IBM raportów dotyczących kosztów naruszenia bezpieczeństwa danych, średni koszt takiego zdarzenia Wynosi 3,62 miliona dolarów amerykańskich. Jeżeli w grę wchodzą tak wielkie zyski, trudno nie zgadnąć, dlaczego wykorzystywanie socjotechniki stanowi tak kuszącą opcję. Wskazówka. IBM przygotowuje raporty poświęcone kosztom naruszenia bezpieczeństwa danych Cost of Data Bridge Study od 2005 roku. Można je znaleźć na stronie HTTPS: dwukropek, wwwmyślnik ukośnik, Security ukośnik Data Myślnik, bridge, ukośnik. Bądź wpisując angielski tytuł w wyszukiwarkę, aby znaleźć i pobrać pełny raport bieżący. Pamiętam jeden z wywiadów udzielonych przeze mnie krótko po opublikowaniu mojej książki Socjotechnika Sztuka zdobywania władzy nad umysłami w roku 2010. Zapytano mnie wtedy, czy nie obawiam się, że publikując ją, udostępniam przestępcom groźną broń. Odpowiedziałem, że socjotechnika nie różni się od innych metod walki. Aby zilustrować moją opinię, pozwól, że przywołam historię Brusa Lee, który przyjechał do USA w latach 60. XX wieku. W tamtych czasach uprzedzenia rasowe były na porządku dziennym, zaś Bruce Lee robił coś, czego nie robił nikt inny. Uczył Jeet Kune Do. Starożytnej chińskiej sztuki walki. Absolutnie każdego chętnego, niezależnie od narodowości, pochodzenia czy koloru skóry. Pewnego razu zorganizował sparring ze studentami, którym wydawało się, że wiedzą coś o sztukach walki. Ale Bruce Lee wyszedł zwycięsko ze wszystkich starć. Niedługo później część z jego przeciwników zaprzyjaźniła się z nim lub zaczęła pobierać u niego nauki. Jaki z tego morał? Ludzie muszą zaadaptować się do nowych reguł walki, albo będą wiecznie przegrywać. Czy istniało ryzyko, że któryś z uczniów Bruce'a wykorzysta swoje nowe zdolności do czynienia zła? Oczywiście. Mimo to Bruce Lee uważał, że należy uczyć ludzi, aby mogli skuteczniej bronić się przed napaścią. Dziś nie odpowiedziałbym na wspomniane wyżej pytanie w żaden inny sposób. Nie mam kontroli nad tym, w czyje ręce wpadnie moja książka. Jeśli chcesz, możesz wykorzystać zawarte w niej informacje do okradania innych, ale równie dobrze możesz pomóc im się obronić przed potencjalnym atakiem. Wybór należy do Ciebie. Aby jednak kogoś obronić, musisz się najpierw skądś nauczyć, jak to robić. Nauka obrony przed atakiem IS jest trudniejsza niż nauka radzenia sobie w bójce. Podobnie jak Jeet Kune Do, należy wiedzieć, jak wygląda skuteczny atak, jak wygląda właściwa obrona i kiedy wykorzystywać każdą z tych technik. Dzięki temu, w miarę poznawania tajników inżynierii społecznej, będziesz w stanie myśleć jak zły człowiek, nie zapominając o tym, że chcesz czynić dobro. Innymi słowy, pozwolę sobie ukraść jeszcze jedną analogię. Nauczysz się. Jak używać mocy, nie przechodząc przy tym na jej ciemną stronę? W tym momencie możesz zapytać, dlaczego opublikowałem nowe wydanie tej książki, skoro moja opinia na temat jej zawartości nie uległa zmianie. Pozwól, że wyjaśnię. Co się zmieniło? Powyższe pytanie gra w socjotechnice kluczową rolę. Owszem, ogólna odpowiedź brzmi niewiele. Ludzie wykorzystują IS od zarania dziejów. Już w najstarszej części Starego Testamentu, datowanym na okolice XVIII wieku przed naszą erą, możemy przeczytać o Jakubie, który chciał uzyskać błogosławieństwo przeznaczone dla swojego brata Ezawa. Wiedząc, że Ojciec jest niemal ślepy i musi polegać na innych zmysłach, Jakub ubrał się w strój brata i przyrządził ojcu potrawę, którą zwykle przygotowywał Ezaw. Co więcej, wiedząc, że jego brat jest znacznie bardziej kędzierzawy, Jakub założył na ramiona owczą skórę. W ten sposób udało mu się oszukać ojca, który, opierając się na swoim dotyku, smaku i powonieniu, uznał, że błogosławi Ezawa. Jak wiemy z dalszej lektury księgi rodzaju, a tak dokonany przez Jakuba, okazał się skuteczny. W najstarszych źródłach historycznych możemy znaleźć przykłady ludzi kłamiących, naciągających i oszukujących się wzajemnie. Stąd też, na pierwszy rzut oka, można uznać, że inżynieria społeczna nie zmieniła się od dawna, co nie oznacza jednak, iż zmiany takie nie mają miejsca. Jednym z przykładów jest Wishing. Pamiętam, że kiedy po raz pierwszy użyłem tego słowa, ludzie patrzyli na mnie, jakbym mówił po klingońsku. Równie dobrze mógłbym powiedzieć: La ilo, ho miłośnicy Star Treka docenią. W roku 2015 słowo Wishing zostało zaś dodane do oksfordzkiego słownika języka angielskiego. Wskazówka. Klingoński to język fikcyjny. Chociaż istnieje instytut zajmujący się nauczaniem, tłumaczeniem i używaniem języka klingońskiego www.kli.org. W sieci można też znaleźć wiele aplikacji tłumaczących z klingońskiego i na klingoński. Do tej pory nie słyszałem jeszcze o żadnym ataku IS przeprowadzonym w tym języku. Dodanie słowa wishing do oficjalnego słownika jest ważnym wydarzeniem, ponieważ pokazuje, jak inżynieria społeczna wpływa na świat, w którym żyjemy. Słowa, które kiedyś wydawały się wyrażeniami fikcyjnymi, dziś wchodzą do naszego codziennego języka. Zmiany w języku to nie jedyna powszechna zmiana. Dziś można bowiem skorzystać z wielu usług. Ułatwiających przestępcom prowadzenie nieetycznego lub nielegalnego procederu. Pracując dla jednego z klientów, zetknąłem się z dostępną 24 godziny na dobę usługą oferującą automatyczne sprawdzanie pisowni w e-mailach phishingowych. Dodajmy do tego fakt, iż w dzisiejszych czasach każdy nosi przy sobie jakieś przenośne urządzenie, będące w istocie małym, ale bardzo zaawansowanym komputerem, a duża część ludzi jest wprost uzależniona od mediów społecznościowych i możemy łatwo zobaczyć, że takie zestawienie okoliczności otwiera nowe pole do manewru dla osoby przeprowadzającej atak IS. Nie tylko nasze otoczenie ulega zmianom. Sam również zmieniłem się przez ostatnie lata. Kiedy pisałem pierwsze wydanie mniejszej książki, jej tytuł brzmiał Social Engineering The Art of Human Hacking. Wybrałem ten tytuł, gdyż wydawało mi się, że opisywane przeze mnie kwestie mocno przypominały sztukę. Ta zaś jest relatywna i dla różnych ludzi może oznaczać różne rzeczy. Można ją różnie stosować i traktować, można kochać i nienawidzić, zależnie od naszych preferencji. Mniejsze wydanie nosi tytuł Social Engineering, The Science of Human Hacking. Słownik Merriam-Webster definiuje naukę jako stan wiedzy, wiedzę stanowiącą przeciwieństwo ignorancji bądź niezrozumienia. Osiem lat temu wszystko, czego uczyłem, było praktycznie nieznane w środowisku specjalistów od bezpieczeństwa, zaś ja sam uczyłem się na bieżąco. Obecnie zaś znajduję się w stanie wiedzy dzięki paru latom doświadczenia w branży. Mam nadzieję, że doświadczenie to sprawi, iż mniejsza książka będzie dla Ciebie bardziej użyteczna. Niezależnie od tego, czy zawodowo zajmujesz się bezpieczeństwem, jesteś chcącym poszerzyć swoje horyzonty amatorem, czy też pracujesz jako nauczyciel i starasz się zrozumieć problemy poruszane w czasie lekcji. Powód, dla którego sięgasz po tę książkę, jest jednak nieistotny. Mam nadzieję, że Myśląc o przedstawionych w niej zagadnieniach w sposób bardziej naukowy, będę w stanie przedstawić je w bardziej przekrojowy i użyteczny sposób. Dlaczego warto przeczytać tę książkę? Uważam, że pierwszy rozdział powinien wyglądać tak, jak w poprzednim wydaniu. Dlatego też chciałbym poświęcić nieco czasu na wytłumaczenie. Dlaczego ktoś miałby zapoznać się z mniejszą książką? Tak, wiem, że mam w tym swój interes, ale pozwól mi na drobne wyjaśnienie. Czy jesteś człowiekiem? Nie pomylę się chyba, jeśli założę, że jeżeli masz przed sobą tę książkę i czytasz mniejsza kapit, jesteś albo niezwykle zaawansowaną sztuczną inteligencją, albo człowiekiem. Pozwolę sobie na stwierdzenie, że 99,999999% czytelników to ludzie. Inżynieria społeczna zajmuje się zaś ludzkimi mechanizmami podejmowania decyzji i wykorzystywaniem wrażliwych elementów tych procesów. Celem każdego socjotechnika jest sprawienie, aby jego cel Podjął decyzję, nie myśląc, gdyż im dłużej myślisz, tym więcej masz szans na zauważenie próby manipulacji, co rzecz jasna, jest bardzo niekorzystne dla atakującego. W rozdziałach siódmym i siedemdziesiątym podcastu The Social Engineer Podcast miałem okazję gościć dr Ellen Langer, która wyjaśnia różnicę pomiędzy trybem alfa, a trybem beta. Tryb alfa oznacza pracę mózgu z częstotliwością 8 do 13 cyklów na sekundę. Jest on zwykle nazywany marzeniem na jawie bądź, jak ujęła to dr Langer, odprężeniem połączonym z uważną koncentracją. Cykl beta oznacza częstotliwość w zakresie 14 do 100 cyklów na sekundę. W trybie tym nasze mózgi są czujne, spostrzegawcze i świadome tego, co się dzieje w naszym otoczeniu. Wskazówka. Za chwilę usłyszysz odnośniki do odcinków podcasta, w którym rozmawiam z dr. Ellen Langer. Odcinek siódmy zawiera mój pierwszy wywiad z dr. Ellen Langer, w którym omawiamy jej badania i książki ukośnik podcast ukośnik epizod myślnik 007 myślnik using myślnik persuasion myślnik on myślnik the, myślnik mindless myślnik maces ukośnik Odcinek 70 został nagrany 5 lat po pierwszej wizycie dr Langer. Tym razem omawia ona to, czego dowiedziała się w międzyczasie, a także jak zmienił się świat i w jaki sposób wpłynęło to na nas? www.socialmyślinkengineer.org, ukośnik podcast, ukośnik ep, myślnik 070, myślnik Thinking, myślnik with, myślnik out, myślnik a, myślnik box. Który stan jest korzystniejszy dla osoby korzystającej z socjotechniki? Rzecz jasna, stan alfa, ponieważ uwaga i czujność są w nim osłabione. Nie dotyczy to jednak wyłącznie działania w złej wierze, gdyż wszystkie formy manipulacji oraz niektóre rodzaje wpływu mają na celu nakłonienie nas do działania bez zastanowienia. Weźmy na przykład popularny model reklamy. Na ekranie pojawia się znana piosenkarka, zaś w tle słychać wolny, smutny utwór. Następuje zmiana sceny. Teraz widzimy kociaki i szczeniaki, które są wyraźnie ranne, brudne i niedożywione. Część z nich wygląda, jakby zostało im niewiele życia. Następnie wspomniana piosenkarka wraca, tym razem otoczona zdrowymi, pięknymi zwierzętami. Co taka reklama chce przekazać? Na ogół to, że wydając niewielką kwotę możemy przekształcić te zaniedbane chore zwierzęta w zdrowe i szczęśliwe. Czy producenci reklamy manipulują tobą wyłącznie dla własnej korzyści? Niezupełnie. Ich działanie wynika z tego, że ludzie ci zdają sobie sprawę z tego, iż. Odwołanie się do Twoich emocji zwiększa prawdopodobieństwo uzyskania wpłaty na ustalony cel, czy też podjęcie przez Ciebie innego pożądanego działania. Szansa ta jest przy tym wyższa, niż gdyby twórcy reklamy stosowali wyłącznie racjonalne argumenty. Gdy nasze emocje zostaną wzbudzone, zaczynamy myśleć mniej racjonalnie. A im mniej racjonalnie myślimy. Tym szybciej podejmujemy decyzję w oparciu o same emocje. Wróćmy jednak do meritum. Jeżeli jesteś człowiekiem, mniejsza książka pomoże ci poznać różne rodzaje takich ataków. Dowiesz się, jak źli ludzie wykorzystują twoje człowieczeństwo przeciwko tobie. A także poznasz metody obrony przed takimi atakami, aby skutecznie bronić siebie i bliskich. Zacznijmy od ogólnego omówienia zjawiska, jakim jest socjotechnika. Przedstawienie socjotechniki. Kiedy przedstawiam zagadnienia związane z socjotechniką, zwykle zaczynam od definicji, której z niewielkimi zmianami używam od 10 lat. Zanim jednak przejdę do definicji, muszę wyjaśnić jedną istotną rzecz. Socjotechnika, inaczej inżynieria społeczna i S, nie jest politycznie poprawna. Może być to dla niektórych trudne do zaakceptowania, ale taka jest prawda. Istnienie socjotechniki jest możliwe między innymi dlatego, że uprzedzenia związane z płcią, pochodzeniem, wiekiem i statusem społecznym oraz ich połączenia są faktem. Przykładowo. Wyobraź sobie, że chcesz przeniknąć do budynku klienta w USA. Aby to zrobić, musisz wymyślić stosowny pretekst. Zakładając, że do dyspozycji masz zespół złożony z kilku różnych osób i decydujesz się wprowadzić jedną z nich pod przykrywką sprzątacza, która z poniższych osób Twoim zdaniem będzie najbardziej wiarygodna w tej roli? 40-letni biały blondyn, 33-letnia azjatka, 27-letnia latynoska. A teraz przyjmijmy, że chcesz wprowadzić kogoś pod przykrywką pracownika kuchni. Kto będzie najbardziej pasować do takiej roli? 40-letni biały blondyn, 33-letnia azjatka, 27-letnia latynoska. Rzecz jasna, doświadczony socjotechnik może poradzić sobie w każdej sytuacji, niezależnie od tego, kim jest. Niektóre z wymienionych wyżej osób będą jednak w swojej roli budzić mniej podejrzeń, a co za tym idzie, będą w mniejszym stopniu prowokować innych do myślenia. Pamiętaj, że logiczne myślenie jest wrogiem każdego socjotechnika. Mając to na uwadze, wróćmy do mojej definicji socjotechniki. Socjotechnika. Inaczej inżynieria społeczna. I.S.? To każde działanie wpływające na inną osobę w celu nakłonienia jej do podjęcia działania, które może być niezgodne z osobistym interesem tej osoby. Dlaczego stosuję taką ogólną definicję? Głównie dlatego, że moim zdaniem socjotechnika nie zawsze jest rzeczą szkodliwą. Był taki czas, kiedy na stwierdzenie jestem hakerem. Ludzie nie odłączali w panice wszystkich okolicznych urządzeń. Kiedyś bowiem termin haker oznaczał osobę chcącą wiedzieć, jak coś działa. Ktoś taki nie zadowalał się znajomością obsługi urządzenia, lecz chciał dokładnie poznać mechanizmy rządzące działaniem sprzętu, aby zrozumiawszy je, móc ominąć, rozbudować, wykorzystać bądź zmienić jego pierwotne zachowanie. Kiedy zaczynałem pracę nad swoją pierwszą książką, chciałem przede wszystkim wyjaśnić, że socjotechnika nie jest wyłącznie dziedziną oszustów, naciągaczy i złodziei. Mechanizmy, których pozbawieni skrupułów ludzie używają do nieetycznych celów, mogą bowiem posłużyć do osiągnięcia celów jak najbardziej pożądanych. Oto przykład. Jeżeli powiesz do mnie, słuchaj Chris... Chciałbym się z tobą pobawić w księżniczki. Usiądziemy przy stole, założysz różową szarfę, a ja będę malować ci paznokcie przy rozmowie o księżniczkach z filmów Disney'a. To nie tylko zacznę się śmiać, ale najprawdopodobniej zacznę się też wycofywać w stronę najbliższego wyjścia. Choć muszę przyznać, nie zdziwiłbym się, gdyby jacyś dorośli ludzie tak się właśnie bawili. Kiedyś jednak moja córka poprosiła mnie, abym pobawił się z nią dokładnie w ten sposób. Zanim jednak powiesz to niesprawiedliwe porównanie: swoją córkę kochasz, zaznaczam, że był to właśnie jeden z powodów, dla których się zgodziłem, ale nie o tym chcę teraz mówić. Moim celem jest bowiem przedstawienie psychologicznych mechanizmów stojących za podjęciem takiej decyzji. Aby zgodzić się na coś, co odrzuciłbym po nanosekundzie namysłu, gdyby poprosił mnie o to ktoś inny? Musiałem bowiem przełamać moje standardowe schematy podejmowania decyzji. Ciekawostka: jedna nanosekunda to miliardowa część sekundy. Zakładając, że przeciętna osoba mówi z prędkością 145 słów na sekundę, nie byłaby w stanie powiedzieć nie w czasie jednej nanosekundy. Nawet światło poruszające się z gigantyczną prędkością 300 tysięcy km na sekundę byłoby w stanie przebyć w tym czasie około 30 cm. Kiedy już zrozumiesz, jak podejmowane są decyzje, możesz zacząć orientować się, w jaki sposób nieetyczne osoby mogą wykorzystywać bodźce emocjonalne, mechanizmy psychologiczne. Oraz sztuka i naukę socjotechniki do tego, aby nakłonić Cię do podjęcia działania, które może być niezgodne z Twoim osobistym interesem. Występujący w 44. odcinku The Social Engineer Podcast dr Paul Zak jest autorem książki The Moral Molecule, DATON 2012. W której przedstawił swoje badania nad hormonem zwanym oksytocyną. Ich wyniki rzuciły nowe światło na kwestię zaufania, gdyż zdaniem doktora Zaka oksytocyna jest uwalniana do naszego krwioobiegu w chwili, gdy wydaje nam się, że ktoś nam ufa. Zauważ, że odnosi się to do sytuacji, w której nie tylko komuś ufamy, ale także gdy czujemy że ktoś obdarzył nas zaufaniem. Wspomniane badania wykazały, że zjawisko to występuje podczas spotkania w cztery oczy, rozmowy telefonicznej, kontaktu przez internet, a nawet kiedy nie widzimy osoby, która w teorii nam ufa. SI Podcast, odcinek 44. The Social Engineer Podcast zawiera fascynującą rozmowę z doktorem Polem Zakiem o jego pracy zawodowej. Można go znaleźć pod adresem www.socialmyślnikengineer.org/podcast ep/044/du/you/trust/mi/ukośnik. Kolejną substancją produkowaną przez nasz mózg jest neurotransmiter zwany dopaminą, która jest uwalniana w chwilach przyjemności, szczęścia i stymulacji. Połączenie oksytocyny z dopaminą daje niezwykle mocny koktajl, który pozwala zręcznemu człowiekowi na otwarcie każdych drzwi. Dopamina i oksytocyna. Uwalniane są w sytuacjach mocno intymnych, ale mogą pojawiać się w krwiobiegu także podczas zwykłych konwersacji. Rozmowy takie stanowią podstawę socjotechniki. Moim zdaniem, pewne reguły kontaktów są przez nas stosowane, często nieświadomie, w rozmowach z naszymi małżonkami, szefami, współpracownikami, duchownymi, terapeutami, pracownikami i innymi ludźmi, których spotykamy na co dzień. Oznacza to, że zrozumienie inżynierii społecznej i zasad komunikacji z innymi ludźmi jest dla nas niezwykle istotną kwestią. W świecie, w którym dzięki technologii możemy komunikować się za pomocą emotikon lub wiadomości liczących poniżej 280 znaków, umiejętność konwersacji staje się coraz rzadsza, co jedynie utrudnia nam obronę przed osobami, które taką zdolność posiadły. Co więcej, media społecznościowe stworzyły społeczeństwo, w którym mówienie wszystkiego o sobie losowo napotkanym osobom jest nie tylko akceptowane, ale wręcz promowane. Kiedy mówię o inżynierii społecznej w jej szkodliwym wcieleniu, zwykle dzielę ją na cztery podstawowe typy. Smishing tak, taka nazwa istnieje, jest to skrót od SM. Fishing, co oznacza korzystanie z metod phishingowych przy użyciu wiadomości tekstowych. Kiedy bank Wells Fargo padł ofiarą takiego ataku, otrzymałem SMS: wells.fargo, ważna wiadomość oddziału bezpieczeństwa, login: Wigorinfo.com, Ukośnik, Secure.well 5 Farg 0. Hart.html Ofiarą tego ataku smishingowego padło wiele osób. Zabawne jest to, że otrzymałem tego SMS-a, chociaż nigdy nie korzystałem z usług tego banku. I nie, nie powiem, w jakim banku trzymam pieniądze. Nie ma tak łatwo. Kliknięcie w załączony odnośnik powodowało wykradzenie danych logowania, wgranie szkodliwego oprogramowania, malware na urządzenie mobilne bądź obie te rzeczy. Wishing. Jak wspomniałem wcześniej, słowo to oznacza phishing głosowy, z angielskiego voice phishing. I metoda ta znacznie zyskała na popularności po roku 2016. Jest ona tania, prosta i niezwykle korzystna dla atakującego. Co więcej, wykorzystanie fikcyjnego numeru i połączenia międzynarodowego sprawia, że wykrycie i schwytanie osoby stosującej tę metodę jest prawie niemożliwe. Phishing jest to najpowszechniejsza metoda ataku znana w środowisku znawców socjotechniki. Kilka lat temu wraz z redaktorką mniejszej pozycji Michelle napisałem książkę Fishing Dark Waters The Offensive and Defensive Sites of Malicious Emails Wiley, 2016. Wiem, nie wypada się chwalić, ale nie mogłem sobie odmówić odrobiny autoprezentacji. Z doświadczenia wiemy, że phishing pozwala na zatrzymywanie pracy fabryk, hakowanie komisji wyborczych, włamanie się do Białego Domu i dziesiątek wielkich korporacji oraz wykradanie milionów dolarów. Jak dotychczas, phishing jest najgroźniejszą z czterech głównych metod IS: podszywanie się. Chociaż kusiło mnie, aby wymyślić jakiś techniczny termin podobny do trzech poprzednich, zrezygnowałem z tego zamiaru, gdyż ta metoda jednak różni się od innych, co w żadnym razie nie oznacza, że jest mniej groźna. W ciągu ostatnich 12 miesięcy zebraliśmy ogromną ilość zgłoszeń opisujących przypadki nierzadko strasznych zbrodni popełnionych przez ludzi podszywających się pod policjantów, agentów federalnych bądź pracowników firm. W kwietniu 2017 usłyszałem o człowieku, który wykorzystywał przebranie policjanta, aby handlować dziecięcą pornografią. Na szczęście został schwytany. Każdy atak IS można zaliczyć do jednej z powyższych kategorii, chociaż ostatnio coraz częściej pojawiają się osoby łączące kilka metod podczas dokonywania ataku. Analiza takich przypadków pozwoliła mi dostrzec pewne prawidłowości, które nie tylko pozwalają ustalić, jakie narzędzia i procesy zostały użyte do osiągnięcia celu, ale także umożliwiają zrozumienie mechanizmu ataków i wykorzystanie tej wiedzy do edukowania innych, aby mogli się skutecznie bronić. Wspomniane prawidłowości nazwałem piramidą IS. Piramida i S Zanim przejdę do szczegółowego opisu piramidy i jej poszczególnych sekcji, pozwól, że dokonam jej ogólnego omówienia. Schemat piramidy znajdziesz na rysunku 1-3. Jak widać, piramida została podzielona na kilka elementów. I stanowi ilustrację inżynierii społecznej z perspektywy specjalisty od IS, czyli człowieka, który korzysta ze swoich umiejętności nie po to, by krzywdzić innych, ale aby pomagać swoim klientom. Za chwilę opiszę poszczególne sekcje piramidy, zaś ich warstwy przedstawię w dalszych rozdziałach. Biały Wywiad. Biały Wywiad, nazywany również Osint. Open source intelligence stanowi podstawę każdej kwestii związanej z socjotechniką, i między innymi dlatego jest elementem najlepiej zbadanym. Z tego też powodu stanowi pierwszą i największą część piramidy. W tym miejscu chciałbym zwrócić uwagę na jeden z elementów takiego wywiadu, który bywa dość rzadko wspominany, a mianowicie dokumentację. W jaki sposób można dokumentować? Zapisywać i katalogować wszystkie uzyskane informacje? Szczegółowo opowiem o tym w następnym rozdziale. Opracowanie pretekstu. Uzyskawszy informacje poprzez Osint, można przystąpić do wymyślenia odpowiedniego pretekstu. W oparciu o dostępne dane należy ustalić optymalne podejście, a także wybrać ewentualne narzędzia i rekwizyty, które mogą być przydatne w realizacji planu. Plan ataku. Sam pretekst to za mało. Aby plan zadziałał, konieczne jest udzielenie odpowiedzi na trzy pytania: co, kiedy i kto. Co jest celem, co chcesz osiągnąć, co chce uzyskać klient. Odpowiedź na te pytania ułatwia odpowiedź na kolejne. Kiedy będzie najlepiej dokonać ataku? Kto musi być dostępny w czasie ataku, aby posłużyć jako wsparcie, gdy zajdzie taka potrzeba? Przeprowadzenie ataku. Teraz najciekawsze, czyli atak właściwy. Mając gotowy plan, możesz przystąpić do działania. Ważne jest, aby plan nie był zbyt sztywny i szczegółowy. Gdyż utrudnia to dynamiczne wprowadzanie niezbędnych zmian. Sam jestem zwolennikiem zapisywania planu, gdyż znacząco ułatwia to jego wykonanie. Pamiętaj tylko, aby nie zapisywać każdego słowa i działania, gdyż może być to przyczyną kłopotów, jeśli natkniesz się na niespodziewane przeszkody. Kiedy wykonujesz wyłącznie poszczególne punkty scenariusza, konieczność zrobienia czegoś, czego w nim nie ma, sprawia, że mózg, traci punkt odniesienia. W takiej sytuacji możesz zacząć się denerwować, tracić wątek, jąkać się i przejawiać inne oznaki lęku, co może zaprzepaścić cały misterny plan. Dlatego też zawsze proponuję zapisywanie wyłącznie ogólnego schematu działań, aby pozostawić nieco miejsca na improwizację. Raport. Nie pomijaj tego punktu. Wiem, że raportowanie czegokolwiek nie jest przyjemne, ale musisz pamiętać, iż klient zapłacił ci za wykonanie usługi i najprawdopodobniej udało ci się odnieść sukces. Klient zapłacił ci jednak nie tylko dlatego, że chce dobrze wypaść w oczach innych, ale również dlatego, że chce wiedzieć, jak może uchronić się przed podobnymi problemami w przyszłości. Raportowanie umieściłem zatem na samym czubku piramidy, gdyż stanowi ono ukoronowanie całego procesu. Sprawne wykorzystanie opisanych pięciu poziomów piramidy zapewni Ci sukces w roli nie tylko socjotechnika, ale także specjalisty oferującego usługi inżynierii społecznej. Warto też pamiętać, że osoby wykorzystujące opisywane umiejętności do nieetycznych i nielegalnych celów Także korzystają z piramidy, na ogół pomijając etap raportowania. W roku 2015 serwis Dark Reading zgłosił atak, który dokładnie wpisuje się w schemat ilustrowany piramidą socjotechniki. Artykuł: Career Builder: Attack Sense: Malware Rigid Resumes to Business. Można przeczytać pod adresem www.darkreading.com ukośnik vulnerabilities trzy myślniki treats ukośnik career builder attack myślnik sense myślnik malware myślnik rigid myślnik resumes myślnik tool myślnik biznes, ukośnik d ukośnik d myślnik id ukośnik 1 1320236 znak zapytania. 1. Atakujący przeprowadzili wstępne rozpoznanie, atakując kilka celów i podczas fazy wywiadu zorientowali się, że ich cele korzystają z popularnego serwisu Career Builder 2. Po zakończeniu fazy wywiadu, atakujący zaczęli opracowywać pretekst. Stworzyli w tym celu na wspomnianym serwisie profil użytkownika szukającego dowolnej pracy oferowanej przez wybrane cele. Narzędziem ataku miały być odpowiednio zakodowane pliki oraz realistycznie wyglądające CV. 3. Planując atak, sprawcy uzyskali odpowiedzi na trzy kluczowe pytania: 4. Następnie przeprowadzili oni atak, umieszczając swoje pliki nie na serwerach celu, lecz w serwisie CareerBuilder, który automatycznie powiadamiał pracowników o nowych aplikacjach na zgłoszone wakaty, i właśnie te automatyczne e-maile miały zawierać spreparowane pliki. 5. Atakujący nie opisali nikomu swoich działań. Ale analiza ataku dokonana przez badaczy z firmy Proofpoint może posłużyć nam za swego rodzaju raport. Opisany wyżej atak okazał się skuteczny, ponieważ cele otrzymały e-maile z zaufanego źródła, jakim jest serwis CareerBuilder, przez co pracujący tam ludzie otworzyli je bez większego zastanowienia. A jak już wiesz, z lektury niniejszego rozdziału, sprawienie, by ludzie podejmowali działania, które nie są w ich interesie, nie zastanawiając się przy tym nad potencjalnymi skutkami takiego zachowania, jest celem każdego socjotechnika. Co zawiera ta książka? Planując mniejszą książkę, starałem się zachować ogólny schemat wykorzystany w pierwszym wydaniu książki Socjotechnika, sztuka zdobywania władzy nad umysłami, aby ułatwić lekturę czytelnikom, którzy mieli okazję ją przeczytać. Z drugiej strony chciałem też zmienić i rozwinąć przedstawione wcześniej informacje, aby przedstawić nowe rodzaje ataków i kwestie, których nie poruszałem w pierwszym wydaniu książki. Chcąc sprawić, by mniejsza pozycja była lepsza od poprzedniej, korzystałem z niezliczonych rad fanów, czytelników, badaczy i recenzentów. Pozwól zatem, że zacznę od przedstawienia treści kolejnych rozdziałów. Rozdział drugi. Czy widzisz to, co ja? Omawia szerzej zagadnienia białego wywiadu i niektóre z najpowszechniejszych technik wykorzystywanych do uzyskiwania informacji. Nie poświęciłem przy tym zbyt wiele uwagi samym narzędziom, chociaż przybliżyłem kilka najczęściej wykorzystywanych przeze mnie metod. W rozdziale trzecim: profilowanie przez komunikację. Omawiam kwestię, której prawie nie poruszyłem w pierwszym wydaniu a mianowicie dokładne przedstawienie modelowania w komunikacji oraz narzędzi do profilowania. W rozdziale czwartym: bądź kim tylko chcesz być. Zaczynam poruszać kwestię pretekstu. Jest to temat, który rzadko pojawia się poza środowiskiem socjotechników. W samym rozdziale znajdziesz wiele porad, uwag i historii z mojego życia, opisujących zarówno zwycięstwa, jak i porażki. Rozdział 5. Wiem, jak sprawić, byście mnie lubili. Zamieściłem informacje, które znalazłem w różnych podcastach i biuletynach lub usłyszałem od wielu znanych ludzi i które odnoszą się do kwestii budowania relacji w inżynierii społecznej. Jedną z osób, której słowa przytaczam w tym rozdziale, jest Robin Drake, szef zespołu analiz behawioralnych w FBI, z którym miałem okazję się zaprzyjaźnić. Rozdział szósty. Pod wpływem. Odnosi się do prac jednego z głównych badaczy kwestii wpływu psychologicznego Roberta Cialdiniego i wyjaśnia, w jaki sposób zasady takiego wpływu mogą być wykorzystane przez socjotechników. Rozdział 7 Tworzenie dzieła sztuki opisuje zjawiska ramowania i wzbudzania, a także wykorzystywania ich do własnych celów. W rozdziale 8 Widzę, czego mi nie mówisz. Wracam do jednego z moich ulubionych tematów, a mianowicie zachowań niewerbalnych. Bardzo szczegółowo opisuję to zagadnienie w swojej książce Unmasking the Social Engineer The Human Element of Security Willy 2014. Ale ten rozdział może posłużyć jako solidne wprowadzenie w świat sygnałów niewerbalnych. W rozdziale 9 Hakowanie ludzi. Wykorzystuje informacje przedstawione w poprzednich ośmiu rozdziałach, odnosząc je do pięciu różnych rodzajów ataków socjotechnicznych i podkreślając, jak ważne dla każdego specjalisty w zakresie inżynierii społecznej są zjawiska i mechanizmy przedstawione w mniejszej książce. Znajdujący się przy końcu rozdział dziesiąty. Czy wiesz, co to MAPA? Obejmuje kwestie zapobiegania i zmniejszania szkód. Jako, że moim celem jest wspieranie osób chcących wykorzystywać inżynierię społeczną w dobrych celach, opisałem tam cztery etapy działań pomagających w odpieraniu ataków. Jak wszystko, co dobre, także i ta książka kiedyś się kończy. Rozdział jedenasty. Co teraz? Stanowi podsumowanie wszystkich zawartych w niej treści. Oto kilka obietnic z mojej strony. Obiecuję, że nie będę powoływał się na Wikipedię, zwłaszcza przytaczając wyniki badań. Wystarczy, że już wcześniej popełniłem ten błąd. Obiecuję, że przedstawię rozmaite historie z ostatnich siedmiu lat mojej pracy. Czasami opiszę jedno wydarzenie z kilku możliwych perspektyw, aby ułatwić jego zrozumienie. Postaram się jednak, aby historie te były urozmaicone. Powołując się na najlepszych specjalistów w danej dziedzinie, będę przytaczał stosowne źródła, ułatwiając Ci tym samym zapoznanie się z nimi bezpośrednio. Jak w przypadku mojej pierwszej książki, zachęcam Cię do dzielenia się uwagami, wnioskami, sugestiami, i krytyką. W zamian proszę o potraktowanie tej książki zgodnie z celem, dla którego została napisana. Jeżeli omawiana tematyka jest dla Ciebie czymś nowym, mniejsza pozycja pomoże Ci nauczyć się wszystkich umiejętności niezbędnych zawodowemu socjotechnikowi. Jeżeli masz już doświadczenie w tej dziedzinie, mam nadzieję, że zawarte tu informacje, porady i opowieści rozszerzą twój repertuar metod i narzędzi jeżeli po prostu interesujesz się taką tematyką to mam nadzieję że lektura tej książki będzie dla ciebie co najmniej tak pasjonująca jak dla mnie było jej pisanie a jeśli jesteś sceptykiem to podczas lektury staraj się pamiętać że w żadnym razie nie uważam się za guru i s i nie głoszę jedynego słusznego podejścia. Jestem wyłącznie miłośnikiem socjotechniki z wieloletnią praktyką, który chce podzielić się swoją wiedzą i uczynić świat choć trochę bezpieczniejszym. Podsumowanie. Żadna z napisanych przeze mnie książek nie może obejść się bez analogii kucharskich, więc nie inaczej będzie i tym razem. Wspaniały posiłek wymaga długiego planowania, dobrego przepisu, świeżych składników oraz podejścia łączącego kulinarną sztukę i naukę. Socjotechnika, chociaż w gruncie rzeczy prosta, wymaga pewnej wiedzy na temat tego, jak ludzie podejmują decyzje, co ich motywuje i w jaki sposób kontrolować własne uczucia, wykorzystując przy tym emocje innych ludzi. Treść mniejszej książki jest tak samo aktualna jak osiem lat temu, jeżeli nie bardziej. Przez ten czas widziałem, jak ludzie rozpoczynają karierę zawodowych inżynierów społecznych, ale miałem też okazję obserwować wzloty i upadki ludzi, którzy swoje umiejętności wykorzystywali, aby szkodzić innym. Jako że opisywane tu formy ataku wykorzystują czynnik ludzki, każdy kto chce zajmować się zawodowo inżynierią społeczną, musi dobrze poznać przedstawione tu zasady, mimo że w żadnym razie nie wyczerpują one tematu. Kiedy zaczynałem pracę w charakterze kucharza, dawno i nieprawda, mój mentor poprosił, abym spróbował każdego składnika, którego miałem użyć. Ćwiczenie to miało mi uzmysłowić że nie będę w stanie smakować potrawy, jeśli nie będę znać smaku każdego z jej składników. Jeśli wiem, jak smakuje chrzan, to będę wiedzieć, ile muszę go dodać, aby potrawa była ostrzejsza. Świadomość tego, że któryś ze składników jest słony, pozwoli mi odpowiednio dobrać ilość dodawanej soli, aby cała potrawa miała właściwy smak i tak Nawet jeżeli nie pracujesz w branży bezpieczeństwa. Musisz wiedzieć, jak każda z opisywanych tu metod smakuje, aby skutecznie wykorzystać ją do obrony przed atakami. Co oznacza budowanie relacji i jak może zostać to wykorzystane do przywłaszczenia cudzych pieniędzy. Pisze o tym w rozdziale piątym. W jaki sposób wpływ? Wzbogacony szczyptą konwersacji, wzbudzającej, może skłonić kogoś do ujawnienia hasła do telefonu. Tego dowiesz się z lektury rozdziałów 6 i 7. Każdy z powyższych składników pomaga nauczyć się smakowania. Kiedy dobrze znasz mechanizmy socjotechniki, dużo łatwiej będzie ci się zorientować, kiedy ktoś zdecyduje się wykorzystać je przeciwko tobie. A jeśli wiesz, że coś jest nie tak, znacznie łatwiej będzie ci podjąć działania zapobiegawcze. Czy zdarzyło ci się kiedyś oglądać programy kulinarne z udziałem Gordona Ramseya? Kiedy próbuje on czegoś, co mu nie smakuje, zawsze określa on przyczynę problemu, mówiąc na przykład tutaj dodano za dużo pieprzu i użyto za dużo oliwy przy smażeniu. Początkujący kucharz mógłby ograniczyć się w takiej sytuacji do stwierdzenia, to jest za ostre i za tłuste. Niby to samo, ale jednak pierwsza ocena jest lepsza. Mam nadzieję, że lektura mniejszej książki pomoże ci stać się Gordonem Ramzejem socjotechniki. No, może poza jego kwiecisty macz, nie zawsze cenzuralnym językiem. Wyjaśniwszy to sobie... Możemy przejść do konkretów. Kolejny rozdział wprowadzi cię w tematykę białego wywiadu. Rozdział drugi. Czy widzisz to, co ja? Pamiętaj, że porażka to zdarzenie, a nie osoba. ZIK. Zieglar. Biały wywiad, także OSINT od Open Source Intelligence, stanowi podstawę socjotechniki. Każde działanie wykorzystujące elementy socjotechniki, nie tylko zaczyna się od informacji, ale opiera się na niej w każdym punkcie zwrotnym. Jako, że biały wywiad jest rzeczą tak ważną dla socjotechników, Koniecznym jest zrozumienie, w jaki sposób można uzyskać informacje na temat celów. Niezależnie od tego, w jaki sposób chcesz zdobyć swoje dane, zawsze musisz wiedzieć, co tak naprawdę chcesz pozyskać. Choć brzmi to banalnie w praktyce, często bywa to dużo trudniejsze niż się wydaje. Nie możesz bowiem powiedzieć: Chcę wiedzieć wszystko. Każda informacja ma również inną wartość która dodatkowo może być zależna od rodzaju ataku, który chcesz przeprowadzić. Autentyczny przykład białego wywiadu. Pozwól, że zacznę od krótkiego wprowadzenia. Według danych, na stronie www.worldwidewebsites.com w internecie istnieje 4,48 miliarda Indeksowanych stron, co oznacza, że liczba ta nie obejmuje stron należących do sieci głębokiej lub tzw. ciemnej sieci. Ilość danych rocznie przesyłanych w całej sieci wynosi aż 1,13 bajtów, czyli 13 z 20 zerami bajtów. Jedno ze znanych mi źródeł mówi, że cały internet zawiera do. 10 j danych, czyli dziesiątka z dwudziestoma czterema zerami. Ciekawostka, nazwa j jednostki następującej po z pochodzi od imienia Jody, postaci z Gwiezdnych Wojen. Oprócz niej istnieją jeszcze większe i dziwniej nazwane liczebniki, takie jak 3 oraz dome dżeme Dlaczego ilość danych przesyłanych w internecie miałaby mieć jakiekolwiek znaczenie? To proste. Jeżeli chcesz dokonać ataku typu spear phishing, polowanie z ościeniem, możesz potrzebować do tego rzeczy, które dana osoba lubi albo nie lubi, którymi się interesuje bądź które uważa za cenne. Kiedy chcesz przeprowadzić atak phishingowy, Przydatne okażą się raczej dane dotyczące jej pracy, stanowiska i osób, z którymi może się ona kontaktować w celach zawodowych. Jeśli chcesz zaś dostać się na jakiś teren, musisz wiedzieć, czy cel będzie spotykać się z innymi ludźmi oraz kim ci ludzie będą. Jako, że w internecie znajduje się 4,48 miliarda potencjalnych źródeł informacji, dobrze jest ograniczyć tę liczbę poprzez właściwe zaplanowanie wywiadu. Za pomoc mogą Ci posłużyć listy pytań, znajdujące się w tabeli 2.1. Przykładowe pytania Białego Wywiadu. Typ organizacji korporacja. Pytania. W jaki sposób korporacja wykorzystuje internet? W jaki sposób korporacja korzysta z mediów społecznościowych? Czy korporacja posiada przepisy określające, jakie treści pracownicy mogą umieszczać w sieci? Ilu sprzedawców posiada korporacja? Z jakich sprzedawców korzysta korporacja? W jaki sposób korporacja przyjmuje wpłaty? W jaki sposób korporacja płaci innym? Czy korporacja posiada call center? Gdzie znajduje się biuro główne, call centers i oddziały korporacji? Czy korporacja pozwala pracownikom korzystać z własnego sprzętu podczas pracy? Czy korporacja mieści się w jednym miejscu, czy posiada wiele lokacji? Czy schemat organizacyjny korporacji jest dostępny? Typ organizacji osoba prywatna. Pytania. Jakich mediów społecznościowych używa ta osoba? Jakie hobby posiada ta osoba? Gdzie ta osoba spędza urlopy? Do jakich restauracji najczęściej chodzi rodzina osoby? Jak wygląda historia rodziny tej osoby? Przebyte choroby, prowadzone firmy itd. Jakie ta osoba ma wykształcenie? Gdzie się uczyła lub studiowała? Jaką rolę pełni ta osoba w pracy? Czy pracuje w domu? Pracuje na własny rachunek? I przed kim odpowiada? Czy dana osoba udziela się w innych miejscach? wygłasza przemówienia, pisze na forach, należy do klubu itd. Czy ta osoba posiada dom? Jeśli tak, to jak wygląda jej sytuacja prawna, finansowa itd. Jak nazywają się członkowie rodziny tej osoby? Powyższe pytania mogą odnosić się również do nich. Rzecz jasna, pytania takie pozwalają wyłącznie zarysować ogólny kształt zagadnienia, który należy później wzbogacić o informacje dotyczące komputerów, z jakich korzysta cel, grafików zadań poszczególnych członków personelu, wykorzystywanych języków, stosowanych zabezpieczeń antywirusowych itp. Oto przypadek byłego dyrektora FBI Jamesa Comeya, który Odbił się głośnym echem w roku 2017. Więcej na jego temat można przeczytać w artykule pod adresem https://dwa ukośniki gizmodo.com. Ukośnik: This myślnik is myślnik Almost myślnik suddenly, myślnik James myślnik Comey myślnik S myślnik Twitter account myślnik. 1793843641. Pewna blogerka chciała sprawdzić, czy będzie w stanie znaleźć profile Jamesa Comeya na portalach społecznościowych. Jako, że Comey był dyrektorem FBI, sam fakt posiadania przez niego takich profili nie był powszechnie znany, i tu właśnie zaczyna się historia białego wywiadu. Szczegółowe przedstawienie działań podjętych przez blogerkę znajduje się na rysunku 2.1. W tym miejscu postaram się zaś omówić je krok po kroku. Po pierwsze ustaliła ona, czego chce się dowiedzieć, to jest, czy dyrektor Comey posiada konta na serwisach społecznościowych, a jeśli tak, to gdzie? Znalezienie odpowiedzi na to pytanie, wyłącznie przy użyciu internetu, okazało się bardzo trudne. W 2016 roku jeden z portali opublikował listę najlepszych 60 platform społecznościowych. Przy tak dużej liczbie tego rodzaju portali stosujących bardzo różne zasady i metody działania, znalezienie jednej osoby nie jest rzeczą łatwą. Z pomocą przyszła tu jedna z najstarszych technik wywiadu, a mianowicie słuchanie. W jednym z publicznych wystąpień dyrektor Comey powiedział, że używa Instagrama i Twittera. To jedno zdanie pozwoliło ograniczyć liczbę potencjalnych platform z 60 do zaledwie dwóch, co znacznie ułatwiło zadanie. Nie znalazłszy żadnego konta powiązanego z personaliami dyrektora Comeya, blogerka znalazła konto Briana Comeya, syna dyrektora co potwierdziła poprzez znalezienie wpisu, w którym Brian gratulował ojcu awansu na stanowisko dyrektora. Platforma Twitter pozwala na łączenie kont z kontami na innych platformach. W tym przypadku okazało się, że Brian połączył swoje konto Twittera z kontem na Instagramie. Próba sprawdzenia tego ostatniego nie powiodła się, gdyż Brian zablokował publiczny dostęp do niego, umożliwiając tym, Zapoznanie się z jego treścią wyłącznie wybranym osobom. Blogerka zdecydowała zatem wysłać do Briana prośbę o możliwość dodania jego profilu do obserwowanych, bo wiedziała, że między wysłaniem takiej prośby a jej zaakceptowaniem lub odrzuceniem przez właściciela konta Instagram sugeruje konta osób należących do tych samych kręgów, które nowy użytkownik również może chcieć obserwować. W tym przypadku były to konta członków rodziny Brajana. Niestety nie było wśród nich ojca i konto o nazwie Reinhold Niebuhr. Jeżeli wpiszesz w wyszukiwarkę słowo Reinhold Niebuhr, dowiesz się, że był to amerykański teolog i komentator polityczny. Niestety, jako że zmarł on w 1971 szansa posiadania przez jego konta na Twitterze jest raczej niewielka. Szukając jednak dodatkowych informacji o dyrektorze Komeju, bohaterka tej opowieści dowiedziała się, że życie i działalność Nibura były tematem pracy dyplomowej James'a Comeya. Uzbrojona w tę informację blogerka przeszukała Twittera i znalazła siedem kont używających tej nazwy, z czego użytkownik jednego z nich używał pseudonimu Project ProjectXL7. Dalsze wyszukiwanie danych ujawniło, że Project ProjectXL jest nazwą programu, który Comey rozpoczął, kiedy jeszcze pracował jako prawnik w Richmond. W tym miejscu należy zauważyć... Że wszystkie wymienione informacje zostały zdobyte w sposób całkowicie legalny, bez stosowania metod hakerskich i ograniczały się do danych dostępnych publicznie. Jest to doskonały przykład zastosowania technicznych i nietechnicznych metod białego wywiadu, a także dobra lekcja dla socjotechników. W dalszej części rozdziału będę omawiać różne rodzaje wywiadu i możliwości wykorzystania ich w pracy socjotechnika. Dla przejrzystości podzieliłem je na metody techniczne i nietechniczne. Dokumentować czy nie dokumentować? to jest pytanie. Zanim przejdziemy do właściwego tematu, pozwól, że poruszę jeszcze jedną ważną kwestię, jaką jest dokumentowanie danych. Prawdę mówiąc, nie pytam nawet czy należy prowadzić dokumentację czy nie gdyż jest to rzeczą oczywistą wybór w zasadzie polega na tym co i jak dokładnie należy dokumentować zastanów się nad tym co napisałem na początku rozdziału przeglądając zbiór zawierający 10 Jotabajtów bajtów danych jesteś w stanie znaleźć mnóstwo informacji na temat celu ale niezależnie od twoich umiejętności nie będziesz w stanie zapamiętać ich wszystkich nawet ludzie obdarzeni pamięcią fotograficzną nie są w stanie stworzyć profesjonalnego raportu wyłącznie w oparciu o swoje wspomnienia. Nie powiem Ci, jak należy prowadzić dokumentację, gdyż w grę wchodzi zbyt wiele czynników, aby wypracować jedną optymalną metodę. Kiedy sam zaczynałem tę pracę i robiłem wszystko samodzielnie, korzystałem z zaawansowanych funkcji aplikacji Notatnik tworząc osobne pliki lub katalogi dla każdego klienta, a następnie zapisując notki podzielone na poszczególne działy, takie jak Personalia, Biznes, Rodzina, Media Społecznościowe itp. Kiedy znalazłem jakąś informację, zapisywałem ją w stosownej sekcji, co ułatwiało wykorzystanie jej do tworzenia raportu końcowego. Poza tym informacje różnicowałem kolorami na przykład używając jednej barwy do podkreślenia średnioistotnych wniosków, a innej do podkreślania kwestii o znaczeniu krytycznym. Kiedy mój zespół zaczął rosnąć i nad jednym projektem mogło pracować kilka osób, wymiana fiszek i notatek okazała się być rozwiązaniem dalekim od ideału. Musiałem wymyślić coś lepszego. Początkowo korzystałem z aplikacji w rodzaju Google Drive, współdzielonych notatników i innych aplikacji działających w chmurze. Takie rozwiązania niosły jednak ze sobą pewne ograniczenia. Do moich zadań należało uzyskiwanie numerów Social Security, danych bankowych i innych wrażliwych informacji, więc trzymanie ich w aplikacji, która mogła zostać zakowana, nie było zbyt dobrym pomysłem. Tak stało się w przypadku aplikacji Evernote, której zabezpieczenia zostały złamane w 2013 roku, przez co ponad 50 milionów użytkowników musiało zmienić hasła dostępu. Nie miałem wpływu na wykorzystanie tych aplikacji ani na zarządzanie danymi. Słowo chmura najczęściej wywoływało u klienta reakcję alergiczną. Wszystko to sprawiło, że zacząłem stawiać własne serwery, korzystając z usług sprawdzonej firmy hostingowej stosującej właściwe zabezpieczenia. Skonfigurowaliśmy własny serwer VPN i zainstalowaliśmy wybrane oprogramowanie na dodatkowym serwerze znajdującym się w VPN za dedykowanym routerem i firewallem. Oznaczało to, że miałem pełną kontrolę nad tym, jak wrażliwe dane są przechowywane, używane, przekazywane, kopiowane i zabezpieczane. Takie rozwiązanie dawało mi pewność, że dane moich klientów są przetwarzane w sposób bezpieczny. Być może wpadniesz na lepszy pomysł, kto wie. Najważniejsze jednak, aby traktować kwestię przetwarzania, przechowywania i zabezpieczania danych klientów z należytą powagą. Nietechniczny biały wywiad. Za biały wywiad, nie mający charakteru technicznego, uważam wszystkie działania, które nie wiążą się z wykorzystywaniem komputera przez socjotechnika. Podglądanie danych wprowadzanych przez cel. Nie liczy się, gdyż to cel, nie zaś osoba czytająca mu przez ramię korzysta z komputera. Innymi słowy, mam tu na myśli każdą formę zdobywania danych niewymagającą używania narzędzi technicznych. Obejmuje to wiele różnych metod, ale sam definiuję je ogólnie jako umiejętność obserwacji. Niżej znajdziesz kilka przykładów takich zdolności. Umiejętności obserwacyjne. Umiejętności obserwacyjne wydają się czymś oczywistym i łatwym do stosowania, ale w rzeczywistości są dużo bardziej złożone niż mogłoby się wydawać, zwłaszcza dziś, gdy mamy do czynienia z gigantyczną ilością danych przesyłanych przez media elektroniczne. Prawdę mówiąc, współczesne taktyki marketingowe starają się zniechęcić nas do skupiania się na detalach. Badania nad wpływem technologii na kontakt bezpośredni przeprowadzone przez Emily Drago z Uniwersytetu Elon w roku 2015 The Effect of Technology on Face-to-Face -face Communication wykazały, że jakość kontaktów bezpośrednich spadła w wyniku oddziaływania technologii. Aż 62% obserwowanych osób używało telefonów komórkowych podczas rozmowy, doskonale zdając sobie przy tym sprawę, że obniża to jakość komunikacji. Uwaga! Pełny tekst raportu: The effect of technology on face-to-face -face communication w języku angielskim można znaleźć pod adresem. Https 2.2 Ukośniki, www.ilon.edu Ukośnik, DOX Ukośnik, i kreska web Ukośnik, Academics Ukośnik, Communications Ukośnik, Research Ukośnik, WOL 6 No 1 Ukośnik 02 Drago i Jspring 15.pdf Żyjemy w społeczeństwie, które często porozumiewa się za pomocą emotikon, wiadomości nieprzekraczających 280 znaków, niewiele dłuższych wpisów na portalach społecznościowych i zabawnych memów. Co prawda, rozwiązania technologiczne umożliwiają taką komunikację. Same z siebie dają nam wiele niedostępnych dotąd możliwości, ale są również przyczyną, dla których. Ludzie rzadziej niż kiedyś zwracają uwagę na to, z kim się komunikują. Z tego też powodu umiejętności obserwacyjne uważam za najważniejszą część białego wywiadu o charakterze nietechnicznym. W tym momencie być może chcesz zadać mi pytanie takie jak: Co obejmują umiejętności obserwacyjne? Jak można się ich nauczyć? Co można za ich pomocą uzyskać? Przeanalizujmy zatem powyższe pytania i zobaczymy, do czego doprowadzą nas te obserwacje. Przepraszam, nie mogłem się powstrzymać. Co obejmują umiejętności obserwacyjne? Poniższe scenariusze przedstawiają kilka przykładów sytuacji wykorzystania umiejętności obserwacji w prawdziwym świecie. Scenariusz pierwszy. Twoim zadaniem jest dostanie się do biura korespondencyjnego dużego budynku szpitalnego. Musisz to zrobić w środku dnia, a używanie wytrychów, wspinanie się po ścianach i wskakiwanie przez okna nie wchodzi w grę. Decydujesz się porozmawiać z pracownikami recepcji i ochrony, aby sprawdzić, czy wpuszczą cię do strzeżonego pomieszczenia. Oznacza to, że musisz przejść przez tę część budynku, w której pracują wspomniane osoby. Oto kilka metod, które warto dołączyć do swojego repertuaru zdolności obserwacyjnych. Ubranie. Ta prosta, choć czasami zapominana kwestia jest bardzo ważna. W rozdziale pierwszym Zatytułowanym Rzut oka na nowy świat zawodowej socjotechniki, pisałem, że celem socjotechnika jest sprawienie, aby dana osoba zadziałała bez zastanowienia. Jeżeli chcesz przeniknąć do miejsca, w którym wszyscy ubierają się zwyczajnie, lepiej nie zakładać stroju galowego, gdyż będziemy wtedy niepotrzebnie się wyróżniać. Z tego powodu należy wiedzieć, jak ubierają się pracownicy, aby móc się do nich upodobnić. Wejścia i wyjścia. Przed wejściem do budynku dowiedz się, gdzie znajdują się wyjścia. Czy przy jakichś drzwiach stoją ludzie, którzy wyszli na papierosa? Czy jakieś wejście jest lepiej strzeżone niż inne? Czy zmiany warty sprawiają, że niektóre miejsca nie są pilnowane cały czas, albo bywają pilnowane słabiej niż zwykle? Wymogi wejścia. Co jest konieczne, aby uzyskać dostęp do danego miejsca? Czy widzisz pracowników noszących identyfikatory? Jeśli tak, to jak wyglądają te ostatnie? Gdzie je noszą? Czy ludzie muszą dodatkowo znać jakiś kod? Czy goście są eskortowani? Czy dostają identyfikatory? Czy przy wejściu znajduje się śluza, blokada obrotowa, biurko ochrony bądź inny sprzęt zabezpieczający? Zabezpieczenia zewnętrzne. Sprawdź, co dzieje się na zewnątrz budynku. Czy widzisz tam kamery? Czy na zewnątrz chodzi ochrona? Czy śmietniki są zamknięte na klucz? Czy przed budynkiem znajdują się alarmy bądź czujniki ruchu? Ochroniarze. Czy ludzie ci wyglądają na czujnych i uważnych, czy też spędzają większość czasu patrząc w ekran telefonu bądź komputera? Wyglądają na śmiertelnie znudzonych czy zainteresowanych swoją pracą? Układ holu. Czy zamki kodowe bądź inne zabezpieczenia znajdują się w miejscach, w których można podejść na tyle blisko, aby dojrzeć wprowadzane hasła nie budząc przy tym podejrzeń? Nie wyczerpuje to rzecz jasna wszystkich możliwości, ale dobrze opisuje podstawowe kwestie, na jakie warto zwracać uwagę. Aby lepiej wyjaśnić, dlaczego te rzeczy są tak istotne, przedstawię wziętą z życia historię, w której pojawiają się wszystkie omówione wyżej kwestie. Michel, redaktorka mniejszej książki i ja dostaliśmy zadanie, o którym wspomniałem wyżej. Dodatkowo musieliśmy też przeprowadzić dobry wywiad techniczny, ale o tym później. Zdecydowaliśmy się na wykorzystanie przykrywki firmy dezynsekcyjnej, która rzekomo miała przeprowadzić awaryjny oprysk przeciwko pajęczakom. Nazwaliśmy naszą fikcyjną firmę Big Blue Pest Control. Ubraliśmy się w kombinezony z wyraźnie widocznym logo i mieliśmy przy sobie spryskiwacze wypełnione błękitną trucizną. No w rzeczywistości była to zwykła niebieska lemoniada. Ciekawostka. Błękitny napój udający truciznę może posłużyć do ugaszenia pragnienia podczas przygotowań do włamania, zwłaszcza kiedy pocimy się z nerwów. W takiej sytuacji należy jednak pamiętać, aby nie robić tego w miejscu, do którego ktoś może niespodziewanie wejść. Człowiek sączący płyn wprost ze spryskiwacza jest zwykle traktowany raczej podejrzliwie. Zaczęliśmy od przejechania wokół budynku i sprawdzenia położenia wejść, wyjść, kamer i grupek palaczy, a także zwróciliśmy uwagę, ile osób korzysta z danych drzwi. Przyjrzeliśmy się też, w co są ubrani pracownicy i czy noszą identyfikatory. Kiedy uznaliśmy, że zobaczyliśmy już wystarczająco dużo, wybraliśmy punkt wejścia i powoli ruszyliśmy w jego stronę. Wolne podejście miało na celu dokładne przyjrzenie się temu, w jaki sposób ludzie wpuszczani są do środka. Zobaczyliśmy, że ludzie przykładali swoje identyfikatory do metalowego słupka, co powodowało odblokowanie zamka w drzwiach. Wszystko było zaś nadzorowane przez ochroniarza, siedzącego za umieszczonym z prawej strony biurkiem i prowadzącego ewidencję wejść osób postronnych. Zdecydowaliśmy się przejść obok ochroniarzy i pójść za wchodzącymi. Niestety, natychmiast zostaliśmy zatrzymani przez członka ochrony, który spytał, kim jesteśmy i dokąd idziemy. Spojrzałem na jego identyfikator z imieniem i nazwiskiem i zacząłem mówić. Słuchaj, Andrew, mieliśmy dzisiaj przyjść i ustalić termin oprysku przeciwko pajęczakom. Ale mój rozmówca przerwał mi w pół zdania, mówiąc: Dobrze, proszę podpisać listę gości przy biurku. Myślałem, że nam się udało, ale kiedy podeszliśmy do biurka i podaliśmy nasze fałszywe nazwiska, ochroniarz zaczął przeglądać listę, po czym powiedział, że nie figurujemy w spisie umówionych na dziś gości, więc nie może nas puścić bez autoryzacji. Próbowaliśmy wyjaśniać, wpływać, naciskać, a nawet prosić o pomoc ale nasze wysiłki spełzły na niczym. Ochroniarz okazał się nieugięty. Kiedy wyszliśmy na zewnątrz, aby zastanowić się, co robić dalej, zobaczyliśmy grupkę osób, które wyszły na papierosa. Powiedziałem Michel, żeby poszła za mną i podeszliśmy do palących, zachowując się, jakbyśmy byli u siebie. Przez dłuższą chwilę udawaliśmy, że planujemy oprysk. Przy czym dla zwiększenia wiarygodności udawałem, że coś zapisuję w notatniku. Chodziliśmy tak do chwili, gdy część osób ruszyła w stronę drzwi, więc weszliśmy wraz z nimi, zanim drzwi zdążyły się zamknąć. Wewnątrz jednak szybko zorientowaliśmy się, że ludzie ci idą w kierunku głównego wejścia w holu, a więc do miejsca, w którym zostaliśmy wcześniej zatrzymani przez ochroniarzy. Co prawda, mieliśmy przejść obok windy, ale nie mogłem zauważyć żadnych przycisków do jej wezwania, co oznaczało, że najprawdopodobniej były one wzywane na parter wyłącznie przez ochronę. W tym momencie drzwi do jednej z wind nagle się otworzyły, więc natychmiast wszedłem do środka, mając nadzieję, że Michel zrobi to samo. Na szczęście moja wspólniczka wykazała się świetnym refleksem i podążyła za mną, jak gdyby nigdy nic. W windzie znajdowało się już kilka osób. Więc Michelle powiedziała dość głośno: Szefie, kiedy skończymy z tym budynkiem? Jestem głodna jak wilk. A powiedział pan, że przerwę zrobimy dopiero po tej pracy? Jedna z kobiet obrzuciła mnie spojrzeniem i z niesmakiem rzuciła. Jak tak można głodzić ludzi? Na co odparłem, zostało nam tylko jedno piętro. Przy pracy struci z truciznami nie wolno jeść, więc im szybciej skończymy, tym szybciej będzie mogła coś przekąsić. Moja rozmówczyni westchnęła i powiedziała: Rozumiem. A teraz jedziecie do. Na co natychmiast wtrąciłem się mówiąc: do biura korespondencyjnego. Kobieta przyłożyła swój identyfikator do czytnika, wcisnęła kilka przycisków i powiedziała to dla mnie po drodze. Udało się. Dzięki umiejętnościom obserwacyjnym, Michel i mojemu refleksowi, nie zostaliśmy złapani, a nawet udało nam się skłonić jedną z osób do wpuszczenia nas na chronione piętro. Michelle nie musiała nawet udawać, bo na ogół zawsze jest głodna. Wysiedliśmy na wskazanym piętrze i szybko zorientowaliśmy się, że biuro jest zamknięte. Zobaczyliśmy jednak przycisk dzwonka i tabliczkę, aby wejść, naciśnij przycisk. Zadzwoniliśmy więc i czekaliśmy na rozwój wydarzeń. Kobieta, która otwarła nam drzwi, spytała, w czym może nam pomóc. Na co powtórzyliśmy naszą historyjkę o potrzebie wykonania wyceny oprysku. Nasza rozmówczyni zastanowiła się chwilę i stwierdziła, że musi zadzwonić do ochrony, aby uzyskać zgodę na wpuszczenie nas do środka. Gdyby faktycznie tak zrobiła, Nasza mistyfikacja zostałaby momentalnie ujawniona, więc powiedziałem: Już z nimi rozmawialiśmy i Andrew nas tutaj wpuścił. Blew okazał się skuteczny. Kobieta wpuściła nas do środka, przypominając nam, żebyśmy nie ruszali korespondencji. My ochoczo zabraliśmy się do udawania pracy. Zaglądając do kanałów wentylacyjnych, przekładając przewody i jak nie trudno się domyślić, przestawiając stosy paczek i listów. Jak widać, nasze zadanie zakończyło się powodzeniem dzięki szybkim obserwacjom i zapamiętaniu zdobytych w ten sposób informacji, a to był dopiero początek całej akcji. Nie wiedziałem, że przyda nam się znajomość imienia ochroniarza. Michelle nie wiedziała, że w windzie spotkamy osobę skłonną nam pomóc, a żadne z nas nie miało pojęcia o tym, że nikt z palaczy nie zwrócił uwagi na dwójkę obcych ludzi wchodzących wraz z nimi. Obserwacja pozwoliła nam jednak skutecznie wykorzystać każdy z tych elementów. Scenariusz drugi. Twoim zadaniem jest przeprowadzenie ataku typu spear phishing przeciwko prawniczce zajmującej wysokie stanowisko w dużej amerykańskiej korporacji. Możesz wykorzystać dowolną informację, jaką uda ci się znaleźć. Więcej na temat tego zadania opowiem przy okazji przedstawienia wywiadu technicznego, ale w tym miejscu muszę opisać porażkę, jakiej doświadczyliśmy, choć. W ostatecznym rozrachunku okazała się ona bardzo przydatną lekcją. W trakcie zdobywania informacji dowiedzieliśmy się, że nasz cel zajmował się sprawą związaną z przepisami obowiązującymi w Massachusetts. Dowiedzieliśmy się też, że niedawno w Massachusetts wprowadzono zmiany systemu podatkowego, więc uznaliśmy, że e-mail zawierający informacje o zmianie prawa może skłonić nasz cel do kliknięcia w odnośnik prowadzący do szkodliwego skryptu. Stworzyłem zatem e-mail opisujący zmiany w systemie prawnym stanu Massachusetts i dokładnie zaplanowałem każdy element ataku. Tekst został napisany profesjonalnie. Nie zawierał żadnych gruźb ani ostrzeżeń. Zawierał odnośnik do działającego skryptu, racjonalnie dobrany termin odpowiedzi oraz ilość danych wystarczającą do zainteresowania czytelnika, ale na tyle skąpą, by skłonić go do uzyskania dodatkowych informacji. Kilka minut po wysłaniu listu Zostaliśmy złapani na gorącym uczynku, a nasza kampania zakończyła się całkowitą klęską. Czy udało Ci się dostrzec w powyższym akapicie błąd, który kosztował nas porażkę? Dam Ci kilka sekund na znalezienie go, zanim zdradzę odpowiedź. Czas minął. Massachusetts nie jest stanem, lecz wspólnotą. Nasza ofiara, jak każdy dobry prawnik, zwracała uwagę na szczegóły, więc, otrzymawszy rzekomo profesjonalny e-mail, mówiący o stanie Massachusetts, momentalnie zorientowała się, że żadna osoba zajmująca się prawem lub administracją nie popełniłaby takiego błędu. To wystarczyło, aby sprawdzić pole od. I adres, do którego prowadził odnośnik, a że znajdowały się tam wysoce podejrzane dane, nasz e-mail został zgłoszony jako potencjalnie niebezpieczny. I na tym skończył się nasz atak. Nie zauważyliśmy tego jednego drobnego detalu i ten niedostatek obserwacji zemścił się. Powyższa historia dobrze ilustruje fakt, że należy obserwować wszystko, co tylko się da. Staraj się myśleć jak osoba, którą chcesz do czegoś nakłonić. Spróbuj zrozumieć, czego może ona oczekiwać i postaraj się dostarczyć dokładnie te treści. W przeciwnym razie możesz polec na jakimś pozornie małym szczególe.